Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z Nioh 2, moi drodzy, na PC oczywiście. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy kolejne zadanie poboczne, zostały tylko dwa, mam jeszcze jedno, ale zablokowane, także zobaczymy, czy uda się go odblokować. Czy coś robiłem w przerwie między nagraniami? Tak, mianowicie, moi drodzy, wyczyściłem totalnie swój ekwipunek ze wszystkiego, co tylko miałem, dzięki czemu udało mi się uzbierać naprawdę mnóstwo amryty, dzięki czemu udało mi się, moi drodzy, dzięki czemu mam dwa dodatkowe poziomy, w budowę dałem jeden punkt i dałem punkt w magię. Także jest całkiem nieźle. Myślę, że dodamy też nieco do kondycji, wiadomo, żeby zwiększać wskaźnik wagi. No i cóż, co tu dużo mówić, zaczynamy zabawę. Proszę bardzo, jegomość z zaświatów. Matsunaga Hisahide. Wygląda na to, że mój stary znajomy został najnowszym mieszkańcem piekła. Co gorsza, zabrał ze sobą cenne przybory do parzenia herbaty. Taki skarb nie powinien znajdować się tak daleko od herbaciarni. Oczywiście mam chęć iść tam osobiście, ale piekło podobno jest... No, słyszałem, że przebywanie z najróżniejszymi duchami i diabłami nie jest przyjemne. Jednak myślę, że dla zmiennokształtnej istoty z wrodzonym talentem do zabijania takich istot nie jest to problemem. Jeśli uda ci się przynieść te przybory... Hojnie ci w nagrodze. No dobra, także co tu dużo mówić, ruszajmy do piekła. Naprawdę, do piekła. Dobra, więc myślę, że przede wszystkim weźmiemy sobie glewie i, moi drodzy, jeszcze jedna zmiana. Jeżeli się przyjrzycie w lewym dolnym rogu, gdzie mamy tutaj umiejętności, to zauważycie, że lewy jakby tutaj podpunkt nie zmniejsza teraz obrażeń przeciwnika, a zmniejsza jego pancerz. Zobaczymy, jak to zadziała. Dobra, już widać, że jest grubo, ponieważ sporo czerwonych grobów. Więc to już nam sugeruje, że będzie grubo. Więc nie ma co specjalnie przedłużać. Tylko po prostu... Aha. Witaj. W sumie nawet z dawno nie walczyłem tutaj z Enkim. Jak tak się zastanowić. Więc pora w sobie przypomnieć sobie jego ciosy, ale wiecie co, chyba pamiętam. On jest jakoś mega skomplikowany. Dobra, proszę bardzo. Pierwsza fala, no wiadomo, prosta, więc udało się zgładzić całkiem... Gozuki? No, moi drodzy. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? No dobra, teraz już potrafię zrozumieć, czemu tak sporo grobów jest. Dobra, spowalniamy Gozukiego. Osłabiamy jego pancerz. I atakujemy go, nie? O tak! O tak, moi drodzy. Aj! Trochę za wcześnie, trochę za wcześnie. Dobra, bijemy, bijemy, bijemy go. Póki ma... wszelkie maści osłabienia. Pięknie! Pięknie! O tak! O tak! No, moi drodzy, udało się potężnie zranić Gozukiego. Dobra, znowu spowalniamy, znowu osłabiamy pancerz. Zobaczcie, no po prostu to jest teraz bajka, nie? Aj, no znowu za wcześnie. Znowu, oho, Mezuki? No, moi drodzy, teraz jest naprawdę zabawnie, bo mamy... ich, oho, ich dwóch naraz. No dobra, to teraz już naprawdę potrafię zrozumieć, czemu jest tak tutaj sporo grobów. Dobra, najpierw trzeba rozwalić jednego, bo inaczej, moi drodzy, to się źle zakończy. Nawet powiedziałbym nawet bardzo źle. Dobra, dobra, na spokój. Kurczę, no, ale lipa. Lipa jest najgorsza, bo został... O nie! O nie! Aj! Dobra, 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 dobra. Kurczę, akurat musiało być ich dwóch? Dobra, to już naprawdę wiele... Aj, to nic nie dało, ale... Dobra, zaraz sobie naładujemy ducha! Kurczę, nic nie widziałem. Dobra, dobra, uciekamy, uciekamy! Bo ja totalnie nie widzę, co się dzieje. Dobra, ładujemy ducha, ładujemy ducha. Dobra. Trzeba rozwalić natychmiast Gozukiego. Inaczej będzie źle.
Więc już zmiana w ducha. W brutala. No nie. Dobra. Padł. Został Mezuki. No moi drodzy. Teraz już jest o wiele prościej. To nie znaczy, że prosto. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. No i dorwał. No i dobrał. Też dobrał. Dorwał. Spowolnimy go. Osłabimy jego pancerz. I teraz, kolego, już taki twardy nie będziesz. Chyba. Znaczy na pewno będziesz słabszy, nieco. Chodź, 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 chodź. No serio? Ale dwóch bossów naraz? Tego jeszcze chyba nie grali, moi drodzy. Oho. Oho. Krajna, okej. A ja już nie mam talizmanów tutaj, więc trochę lipa. Chyba, że... Dobra, znowu naładujemy ducha. Bo zobaczcie, że mamy mnóstwo tych kamieni, tych naprawdę potężnych kamieni. Dzięki czemu ładowanie ducha jest bardzo proste. Oho, dobra, dobra. No spokojnie. Duch naładowany, proszę bardzo. I teraz możemy znowu użyć go, nie? W walce, proszę bardzo. Nie jest to mój ulubiony duch. Już wspominałem o tym. Co nie zmienia faktu, że jego ataki są naprawdę bardzo potężne. Bi go. Dobra, no fakt, to nas zaboli, ale nie zabije. Nie zabije. No co za dziad. Ale dobra, zaraz powinien paść, moi drodzy. Znaczy zaraz, może niekoniecznie. Ale za... No, za chwilę. Może. Jak szczęście dopisze. A chyba szczęście dopisuje. Choć teraz nie bardzo, nie bardzo. Ale... udało się i mamy! Mamy go! O tak, Mezuki, rdzeń duszy. Miażdżyciel zła, włócznia Akaonino Sankaku. Zdobyco rdzeń duszy. No ogólnie mnóstwo. Chińskie pudełko na herbatę. I to wszystko po to, nie? Przy okazji mamy jakąś włócznię Akaoni. Hishahide. W piekle trzymają dla nas specjalne miejsca, więc co jeszcze robisz na ziemi? Na stosowanie zepsuciem li czerwony demon. Przełamanie silnym. Dobra, wiecie co? Ja sobie wezmę, zamienię sobie tą włócznię, którą mam, na tą, bo zadaje większe obrażenia i nie jest jeszcze ulepszona, nie? Więc wezmę to sobie. Zresztą ona chyba była w części pierwszej, jeżeli dobrze pamiętam. Miażdżyciel zła, proszę bardzo, mamy ulepszoną wersję. Proszę bardzo, więc biorę. No i moi drodzy, udało się to. Nie była łatwa walka. Nie była, bo no jakby nie patrzeć, mieliśmy dwóch bossów, nie? Mieliśmy dwóch bossów naraz. Ale udało się ostatecznie. Nie było jakoś inaczej. Tych bossów już troszeczkę poznałem. Dzięki po pierwsze, no temu, że szczególnie z jednym to się tłukłem naprawdę mnóstwo razy. Z drugim miałem styczność chociażby w zadaniu Zmierzchu. Także troszeczkę go znałem. Znakomita kolorystyka. To niewątpliwie arcydzieło. Szkoda tylko, że trafiło w trzewia piekła. Cóż, jeśli wybierzesz złą drogę. Haha. Naprawdę potrafisz posługiwać się mieczem. Liczę, że pewnego dnia znowu zobaczycie w akcji. No i co mamy? Czas na herbatkę, gest. Dzbanek wody yokai, świeca przywoławcza i karamono hyotan. Cokolwiek by to nie było. No dobra, rdzeń duszy. Mamy tutaj Mezuki. Nie będę go brał jakoś... Powiem wam szczerze, że nie jest... To dla mnie interesujące. No dobra, więc teraz ruszymy sobie na zadanie poboczne pieśń Yokai. Chciałem przetestować łaźnię, o której tyle się teraz mówi, ale będąc już w pobliżu poczułem, że coś jest nie tak. Miałem wrażenie, jakby czaiła się tam jakaś wroga istota. Mógłbyś się tam przyjrzeć? Nie dam rady się tam zrelaksować, dopóki nie będę mieć pewności, że wszystko jest w porządku. No proszę, cóż za osobliwa prośba, moi drodzy. No bardzo osobliwa prośba. No ale skoro jesteśmy po części w sumie... Zarówno on, jak i moja postać są zmiennokształtnymi, więc w sumie dlaczego im po prostu nie pomóc. Przy okazji wypróbujemy sobie włócznię, która jest nasycona zepsuciem. Przy okazji naprawdę całkiem ładnie wygląda, trochę surowo, ale ładnie. Zawsze możemy zmienić się wygląd, więc to też tragedii nie ma. No dobra, więc jedziemy z tym zadaniem. Przy okazji odblokujemy sobie tutaj kapliczkę. No nie możemy mieć poziomu jeszcze.
ale jesteśmy już bliżej jak dalej. Wiecie co? Dobra, przydwę sobie kogoś do pomocy, dlatego że jak już wspominałem nieraz, w zadaniach pobocznych, jeżeli mogę, to ducha sobie przywołuję. O nie, tylko nie on. Naprawdę ze wszystkich to musiał być on. Dobra. Na spokojnie przede wszystkim. Dobra, ładnie. Pięknie. Przeszukajmy, zobaczymy o co chodzi. No wiadomo, jokej przede wszystkim. Aha, możemy otworzyć. Myślałem, że jest to zamknięte. Wiecie, to byłoby nawet bardzo prawdopodobne. Nure onna. No tak. I umibozu. Ale umibozu w sumie możemy załatwić bardzo szybko. Sami widzieliście, że bardzo, bardzo szybko można go załatwić. A przynajmniej bardzo poważnie zranić. Nic z tego. Żadnego tutaj... żadnego paraliżu. A, tego się nie spodziewałaś, co? Przeklęta. Dobra, po niej. Drewniana płytka Ro. Nigdy nie byłabym tak piękna, nieważne jak mocno bym się modliwa. Nienawidzę jej. Ha. Nienawiść, co? Dobra, leczymy się za pomocą tych właśnie gorących źródeł. Swoją drogą, zobaczcie, że tych gorących źródeł jest naprawdę sporo, bo mamy dwa. A ogólnie jesteśmy w łaźni, więc jakby nie patrzeć, trzeba będzie skorzystać z każdej, bo pamiętam, że chyba w Nio 1 było nawet takie osiągnięcie, bardzo podobne zadanie do tego, że też byliśmy w łaźni i moi drodzy, jeżeli skorzystało się ze wszystkich tych gejzerów, czy gejzerów z tych w sumie, no takich sporych wanien, że tak się wyrażę, no to dostawało się osiągnięcie. No kto wie, bardzo możliwe, że stało się tu dokładnie to samo. I dobra, na razie przeczesajmy ten teren tutaj na tym piętrze. Warto też zauważyć, że może też podłoga się pod nami zarwać. Oho, śmierć odcięcia sprawca Yam Anba. Oho. Czyli wiemy, kto tu jest w pobliżu. Oho, mamy kotodrapa. Proszę bardzo, bierzemy. Bo czemu nie? Bardzo ładnie. I szukamy tej cholery. A gdzieś ona jest w pobliżu. Na 100%. Aha, ale mamy również tego. A nic z tego, nic z tego. Nie tym razem. No dobra. Trafiłeś. Trafiłeś. No tym razem ci się udało. Dobra. Bijemy, bijemy, bijemy go. Żeby tutaj się nie rozkręcił, bo on wydaje się prosty, ale jak się rozkręci, moi drodzy, no to wtedy jest problem, bo zaczyna bardzo ostro grać i wówczas może nas bardzo szybko skasować. Dobra, kolejne dwa tutaj zbiorniki, gorące źródła, więc znowu sobie usiądziemy. W ten sposób, jakby nie patrzeć, będziemy regenerować sobie zdrowie bez utraty jakiegokolwiek eliksiru, przy czym szkoda, że nasza tutaj sojuszniczka nie kąpie się i nie mam jakichś dziwnych, zbereżnych tutaj myśli. Chodzi o to, że jej życie jest raczej na takim trochę niskim poziomie, więc wypadałoby, żeby jednak się zregenerowała. Szkoda, kot nam odszedł. No ale tak już bywa z kotami. Dobra. Czy ktoś tutaj jest? Aha, to jest... Zaraz, my tu byliśmy. Oczywiście, że byliśmy przed chwilką. Czyli mieliśmy tutaj drugie wejście. Bardzo dobrze. Warto takie rzeczy wiedzieć. No i dobra, skoro udało nam się przeczesać ten teren, to pora przeczesać kolejne, bo mamy tutaj i na dole, i na górze. No trochę tego jest. Trochę tego jest, moi drodzy, więc przeczesanie tego terenu troszeczkę nam czasu zajmie. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie takie raczej krótsze zadanie poboczne, gdzie wykonamy je bardzo szybko i ruszymy jeszcze zadanie główne. No zobaczymy, czy tak będzie tutaj. Dobra, a zobaczymy, czy uda się... No, niestety, nie trafiłem. Prawy jaspis nam się trafił z naszego sojusznika. A nic z tego. Uniknęła, ale... Swoją drogą,
Nie jest jakoś bardzo trudny przeciwnik. Gdybym była 20 lat młodsza. Czyli mamy póki co upiory kobiety, które z jakiegoś powodu, czy to nienawiści, smutku, czy żalu, no stały się jokej. Ha. Tak powiedziałam nie raz. Japońskie demony, ogólnie tutaj stworzenie mitologiczne, opierają się na emocjach bardzo, bardzo często. I tu mieliśmy taki sztandarowy przykład. Dobra, oberwał. Co roku mam jeszcze tą specjalną amunicję. O tak. Nie, 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 kolego. O nie. Myślałem, że uda mi się uniknąć. A tak średnio wyszło. Co za gnój. Mówiłem, że już go nie lubię. Chyba kilka razy o tym wspomniałem, nie? Że akurat tego przeciwnika naprawdę bardzo nie lubię. Nie trawię wręcz, to jest dla mnie strasznie wredny przeciwnik i nigdy go nie lubię. Znaczy nigdy go nie lubię, nigdy go nie lubiłem i nie polubię. Zresztą w sumie żadnego przeciwnika nie lubię. Mogę uszanować go, może mogę go po prostu, no, że tak się wyrażę. No, polubić może nie, ale tak powiedziałem, no, mogę na pewno uszanować tego przeciwnika. Mogę powiedzieć o nim, że jest naprawdę dobry w tym, co robi, ogólnie jakiś zaprojektowany, ale o tym przeciwniku tak nie mogę powiedzieć. To jest po prostu typ strasznie wredny i tyle. Przy okazji, jak już wspomniałem, dajcie znać, co sądzicie o pomyśle Souls-like'a 2D. Właśnie to, że demo zaczął nagrywać Hollow Knight'a, swoją drogą kupiłem sobie Hollow Knight'a, więc jeżeli byście chcieli, to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy, żebyście tutaj wyrazili swoją opinię, czy też chcielibyście, żebym zagrał w Hollow Knight. Powiem wam, że pograłem sobie troszeczkę tak, wiecie, dla sprawdzenia, jak to wygląda, i powiem wam, że przypomniały mi się czasy dzieciństwa, kiedy ogrywało się platformówki dosłownie no seryjnie, i powiem wam, że to było naprawdę mega interesujące, bardzo ciekawe doświadczenie, bo przypomniało mi się, jak ogrywałem na przykład Mario, tak, czy inne tego typu gry. No wszystkich tutaj z nas nie pamiętam, ogólnie rzecz biorąc, oho, chyba Shinobi, ogólnie rzecz biorąc, no bardzo przyjemnie mi się grało. Pięknie, cios w plecy. Tego się nie spodziewał. Swoją drogą zakres się do Shinobiego, nie? To jest, trzeba mieć naprawdę... Oho, zobaczcie. Przyjrzyjcie się śladom na podłodze. Ta ściana jest obrotowa. Aha. Aha. Dobra, ładnie. Tylko załatwmy go, zanim zacznie pożerać swojego kumpla. Dobra. I naprawdę te elementy platformowe, te tutaj stylistyka, powiem wam, że świetna sprawa. Nie żyje, widzę twarz mojej córki. Oho, dobra, tutaj będzie mieć jakiegoś mocniejszego jokaj, więc ja już się przygotuję. I to jest całun. Mhm. Ale powiem wam, że teraz mamy potężną broń. Naprawdę, no, myślisz, że pozwoli ci tknąć mojego męża ty ladacznico? Drewniana płytka i to już jest chyba trzecia z tych płytek. Ciekawe, ile tych płytek w ogóle jest, bo nie pamiętam, bo tak powiedziałem, to zadanie jest bardzo, ale to bardzo podobne to zadanie, które było w Nio 1. Jestem praktycznie pewny, że było podobne, tylko w Nio 1 bodajże trzeba było uratować ojca albo dziadka Kowal. No, dziewczyny, oho, wiedziałem to, co mówiłem, nie? O zasadce. No, znaczy zasadce, pułapce. Po prostu. Trzeba było uratować tutaj no dziadka, pani Kowal, że tak się wyrażę. Natomiast tutaj, no, mieliśmy prośbę od innego zmiennokształtnego. Aha, dobra. Trzeba załatwić go, bo nie da nam spokoju. Będzie do nas strzelał ze swojej ręki. Ten dziwaczny żołnierz, jak jest nazywany. Tylko... Aha. Pięknie. Prosto w głowę. I teraz... Tak, zaatakował nas Shinobi. Prosto w plery.
ale na szczęście udało nam się dotrzeć do belek. Przy czym na szczęście jest to takim ironicznym tekstem, ponieważ nienawidzę belek. W sensie nienawidzę belek, kiedy steruję padem, bo wtedy zazwyczaj mam problem z koordynacją ruchową. Wówczas bardzo łatwo u mnie o upadek. Dobra, święta woda. Ale zdaję sobie sprawę, że te belki nie są tylko, tak wiecie, dla picu. To, że mieliśmy przed chwilą skarb, to tylko jeden element, ale dzięki tym belkom, z tego co pamiętam, będziemy mogli dostać się do pewnych miejsc, do których inaczej byśmy nie dotarli. Jak na przykład chyba tutaj. Ale z naciskiem na chyba, bo w sumie skoczę. Nie, my tutaj byliśmy. Chyba. Bo głowy nie... Nie, no byliśmy, oczywiście, że byliśmy. Dobra, więc no, chciałem się upewnić, powiem wam szczerze, bo to miejsce jest takim małym labiryntem. Strasznie łatwo się tutaj pogubić. Wszystko jest bardzo podobne do siebie i to potrafi zdezorientować po prostu gracza. Przy czym, wiecie co? Ja jestem jeszcze ciekawy... Nie, bo stąd nie doskoczę. Nie, muszę z tej windy. Więc w sumie puścimy ją na dół. Jeszcze raz wejdziemy na te belki. Jeszcze raz przeszukamy to miejsce, bo tak jak powiedziałem, może stąd... Na przykład, proszę bardzo, tutaj, nie? Mamy skarb. Swo drogo ciekawe, jak tu te zwłoki w ogóle trafiły, nie? No bo to jednak troszeczkę jest dziwne. Zobaczymy tu, ale... O właśnie, na przykład widzicie, tutaj mamy skarb, do którego normalnie byśmy nie trafili. Gdybyśmy nie trafili na te belki. Więc proszę bardzo, bierzemy go. Wiecie, niby nic dużego, nic ważnego, a jednak dodatkowa tutaj, no kwota amerity, chociażby dlatego. Mamy również na poziom, ale na razie go nie będę wydawał. Tak, będziemy teraz tak krążyć, ale głównie dlatego, że chcę sprawdzić właśnie te elementy z tych belek, plus do tego bardzo możliwe, nie chcę spaść, bardzo możliwe, że jeszcze coś możemy odkryć, nie? Na pewno coś możemy odkryć. No chociażby te zwłoki, które są na jednej z tych belek powieszone z jakiegoś powodu. Nie wiem, koleś chciał zeskoczyć. O nie. Żyje. Żyje, moi drodzy. I udało się załatwić przy okazji tego sznybiego, który chciał nas załatwić, nie? To akurat jest fajna sprawa. No dobra, ja się wyleczę i pójdę po ten skarb, tylko mam nadzieję, że nie spadnę. A przynajmniej jeżeli spadnę, to spadnę tam, gdzie przeżyję, bo tutaj przeżyłem ledwo, ledwo. Dosłownie, ledwo, ledwo. Dobra, mamy to. Dobra, mała kamienna dusza. I jesteśmy na którym poziomie? A, na podstawowym. Znowu. Zresztą. Więc po raz kolejny wchodzimy, tak? To może być troszeczkę męczące, zdaję sobie z tego sprawę, ale jeżeli mamy możliwość dotarcia do skarbu, a tego nie robimy, to jest trochę kłopota. Bo jeżeli na przykład jakiś skarb pominiemy, dlatego że no po prostu... A, bo mam jeszcze drugie belki. Dobra, też na tamte belki wejdziemy. Chyba, jak się uda. No, prawie się udało. Z naciskiem na prawie, ale możemy sobie wezwać. Na szczęście już nie musimy wracać. Bo jeżeli na przykład mam jakiś skarb, który ewidentnie po prostu przeoczyliśmy, ale nie ze względu na to, że widzieliśmy, ale nie chciał nam się przejść, tylko po prostu, no, nie odkryliśmy go, no to jeszcze pół biedy. No nie, kurczę. Ale jeżeli mamy skarb i wiemy, jak tam dotrzeć, a nam się nie chce, no to szczerze mówiąc, to jest troszeczkę słabe. Powiem więcej, nawet bardzo słabe. Zobaczcie, ile tu spadło. Upadek z wysokości. Wcale mnie to nie dziwi. Prawdopodobnie... Dobra, teraz na pewno się uda. Dobra, i udało się. Prawdopodobnie ktoś, no... Chociażby nawet z tej belki spadł. Dobra, i teraz tak. Tutaj na pewno możemy, tylko zobaczcie, widzicie? Musimy przejść dookoła. Co jest swego rodzaju też wyzwaniem. Bo mimo, że mamy, no w sumie prostą drogę, bez żadnych przeszkód, chyba, no to może nam ręka drgnąć i wówczas już jest po ptokach. Także weźmiemy tylko ten skarb i zaraz zajmiemy się głównym tutaj celem. Proszę bardzo.
Bomba szarpnelowa i antidotum. Dobra, więc tak. O, a witam panie Enki. Witam, witam. A wzmocnimy się. Oj, oj, oj. Zabolało. Chyba nawet wiem, jak sporo graczy mogło spaść, ale... Ale mnie to na razie nie grozi, chyba że... Oho, kapelusz klanu Saików, ale nie, tego brać nie będę. Owoc miechunki rozdętej, Magatama, plus oczywiście rdzeń dusz Enkiego. No dobra, możemy od razu też wejść tutaj się wykąpać do gorącego źródła. Ale chyba to nie wszystko, jakie odkryjemy. Wcale bym się nie zdziwił, ale nigdy nie byłem jakoś taki bardzo dobry w odkrywaniu tego typu sekretów. Szczególnie w miejscach, no, takich stricte labiryntowych. Dobra. A wiecie co? Wezmę sobie tutaj pomocnika. Pana FFFFFF. Bardzo solidna. Co, pukał mnie? Nie, bo tak to... Bo to tak zabrzmiało, nie? Swoją drogą, on chyba ma tutaj set obsydianowego samuraja. Nie dziwię mu się. Również go lubię. Drewniane płytki Iroha. Dobra, wzmocnię sobie broń. No i cóż, moi drodzy, lecimy z tematem, nie? Enki na rozgrzewkę. Więc rozwalamy go jak najszybciej. Ojej, nawet nie ma jak tutaj się ruszyć, nie? No tragedia. Dla niego oczywiście. Dobra, najpierw te głowy. Serio, naprawdę, najpierw głowy. Strasznie irytujący przeciwnik. Dobra. I rozwalamy tego yokai, które jak się okazuje to są byli mnichowie, to jest zła odmiana. To ogólnie mnisi, którzy po prostu mieli jakąś urazę w sercu głęboko skrywaną. Ewentualnie coś im jeszcze innego złego się wydarzyło, no i zmienili się w to co widzicie. Oho, a witam koleżanko, dobra. Osłabimy ją, spowolnimy ją, osłabimy jej pancerz i chyba to będzie nawet lepsze niż osłabienie ataku, wiecie? Bo jak jest spowolniona, to i tak zazwyczaj udaje się unikać jej ciosów, nie? A kiedy ma słabszy pancerz, wówczas my zadajemy jej większe obrażenia. Więc wydaje mi się, że to jest chyba lepsze rozwiązanie, aniżeli osłabienie ataku. No ale dajcie znać, co o tym myślicie. Zaraz ją załatwimy. Tylkoż tak, spowolnienie, osłabienie pancerza, bo już powoli jej te moje tutaj talizmany zaczynały słabnąć. O nie, 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 nie. No serio. Dobra, leczymy się szybko. Dobra, bijemy, bijemy ją. O właśnie, i skasowana. Otrzymujesz przedmiot klucz do tylnego pokoju. Arkebus Stengashimy. FFF odchodzi. Bardzo dziękuję za pomoc. Eliksir do tego kaptur cesarskiego mnicha. O fajnie, bo to nam tutaj uzupełni set. A szybkość odnowienia kiji i tak dalej. Do tego jeszcze, proszę bardzo, tak wyglądamy. Troszeczkę dziwnie, no ale co zrobimy. Czy może... Tylko właśnie, nie mamy jeszcze tylko na biodrka. A zużycie kiji przez unik. Czy je można wziąć? Czemu nie? Wyglądamy troszeczkę dziwnie, ale najważniejsze, że skutecznie. Ubume, więc to jest Ubume. Możliwe, że już ją pokonałem i miałem jej rdzenie, ale zapomniałem, nie? Tak, i tutaj dokładnie tak samo kończyło się zadanie w Nio 1, moi drodzy. Dokładnie identycznie, tylko zamiast tutaj tej damy, no to mieliśmy właśnie dziadka albo ojca, ale chyba dziadka pani Kowal z jedynki. Ale anta, fushigina kaori ne. Taskete kurete arigato. Tojikomirarete komatte tan da yo. A proszę bardzo, ciekawy kim ty w ogóle jesteś. No właśnie, kim ty w ogóle jesteś? No dobra, może dowiemy się kiedy indziej. Swoją drogą ciekawa postać, nie? Kto to w ogóle jest?
Jakaś tym przypadkowa kobieta? Wątpię. No proszę, jestem Okuni z Izumo. Przemierzam ziemię ogarnięte wojną, by tańczyć i pocieszać umęczone serca wszystkich cierpiących. Podróżuję do wszystkich zakątków, leczę wielu ludzi, ale yokai nigdy wcześniej nie zwracały na mnie uwagi. Bardzo Ci dziękuję, że pewnego dnia, liczę, że pewnego dnia jakoś Ci się odwdzięczę. Tańczące ostrze, kadzidło yokai, grzebień, schemat Kowalski, tańczące ostrze, prawdopodobnie tak. Ubume, co robi Ubume? Ej, wiecie co? A to może być dobre. To może być dobre, bo możemy zaatakować kilku wrogów naraz, zobaczcie. I to tak naprawdę konkretnie. Obrażenia ki od silnego ataku, zdobywana Amrita, atak plus 4, premia do anime. Nie, ja to chyba wezmę, wiecie. Dostroję tylko zamiast Yokiego. Zamiast Yokiego, moi drodzy. Tak, damy Ubume. A przynajmniej przetestujemy ją sobie. No dobra, moi drodzy, udało się wykonać wszystkie zadania poboczne, poza tym zablokowanym, ponieważ nie mamy zadania szkoleniowego Mistrz Dwóch Ostrzy, więc ruszymy sobie w następnym odcinku z zadaniem głównym Szalona Klinga. Także, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, no i cóż, słyszymy się w następnym materiale, także do usłyszenia.